nie zgodzi się. Głośni biblista, tłumacz pisma, nazywał Bogorodzicę katechizmem polskim. Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących. A czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno inaczej czytać te prastare wersety, jeśli się pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców. Bogorodica jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. Innowacyjnego produktu. Czym jest kultura? Stworzenia nowego lotniska. Kultura jest wyrazem człowieka. I to jest pierwsze. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Lotnisko Changi, człowiek ją tworzy. Od samego początku jest jednym z naszych kluczowych inspiracji. Przez nią tworzy siebie. Ale jest też drugie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, Korei, myśli, to woli, jedno serca. Miejsc, i równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to, pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. W lotnisku w Inchonie, to co jest wyjątkowe w niektórych lotniskach w Chinach, to jest w okresie najtragiczniejszym, w stuleciu rozbioru, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił. Bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogorodica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w
Ewangelii, to przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. Razem bardzo Wam dziękuję za te oklaski w imieniu Mickiewiczy. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzień. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania. Umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do Was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii. Polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do Was, młodych, w ten sposób pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu rodzic. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed Wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek prosi Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Przybądź Duchu Święty, ześ i z nieba światła Twego strumień, przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź dawco łask drogich, przyjdź światłości szum, światłości młodych, na wody na istnienie Boga, przekazy ze światu. To jest bardzo ciekawe. Do wody na istnienie Boga. W zasadzie, że nie ma skutku bez przyczyny, szukajcie przyczyny wszystkiego, co nie jest owocem pracy człowieka, znajdziecie Boga, aby uwierzyć w Boga. Wystarczy rzucić okiem na dzieła stworzenia. Wszechświat istnieje, ma więc przyczynę. Wątpić o istnieniu Boga znaczyłoby zaprzeczać, że każdy skutek ma swoją przyczynę i twierdzić, że z niczego mogłoby coś powstać. No bardzo ciekawe, to jest, niech to jeszcze, jaki wniosek można wysnuć ze wspólnego wszystkim ludziom przeświadczenia wewnętrznego o istnieniu Boga. Że Bóg istnieje, skąd by się wzięło to powszechne poczucie, gdyby nie miało żadnej podstawy. I tu można zastosować zasadę, że nie ma skutku bez przyczyny. Czy to wewnętrzne poczucie nie mogłoby być wytworem wychowania i owocem wiadomości nabytych? Gdyby tak było, to dlaczego
ludy dzikie miałyby te same poczucie, to samo poczucie, tak, bo to jest język komputerowy. Gdyby przeświadczenie o istnieniu istoty najwyższej, czy na praprzyczynę tworzenia możemy odnaleźć w wewnętrznych własnościach materii, co jednak byłoby przyczyną tych własności? Zawsze musi istnieć jakaś praprzyczyna, przypisywać akt prastworzenia rzeczy wewnętrznym własnościom materii oznaczałoby uważać skutek za przyczynę, gdyż te własności same są skutkiem, który musi mieć przyczynę. No i czekam, aż się to zmieni, bo myślałam, że to się zmienia pod wpływem mojego czytania. Odwrotnie. Czy pierwsze stworzenie było wynikiem z losowego skupienia atomów materii, lub inaczej mówiąc, powstało przypadkowo? Druga niedorzeczność. Skąd wzięły się owe atomy materii i który człowiek o zdrowych zmysłach mógłby uważać za przypadek, za przyczynę inteligentną? A zresztą czemu ten przypadek? Niczym. Prawa rządzące wszechświatem wykazują pewien ściśle określony porządek i cel, to zaś wskazuje na źródło inteligentne. Twierdzenie, iż pierwszy akt stworzenia był dziełem przypadku, jest niedorzecznością istną. Przypadek jest ślepy, nigdy nie może powodować skutków inteligentnych. Przypadek inteligentny nie byłby przypadkiem. Zmieniło się. Z czego można poznać, że praprzyczyna jest inteligencją najwyższą? Macie dobre przysłowie opiewające, że według dzieła poznaje się mistrza. Spojrzyjcie na dzieło i sądźcie o mistrzu. Tylko pycha rodzi niewiarę. Człowiek pyszny nie znosi niczego nad sobą i uważa jedynie siebie za ducha silnego. No dużo czytania, proszę Państwa. Myśmy to przerabiały na początku, jak ja już głoszę 4 lata. 40 lat. 40 lat. Żeby w Polsce nie było gorzej jak w Meksyku. A podobno w Meksyku, w którym bawię postaw się trudno wliczyć, ale można przyjąć 20 milionami ludzi. I komu się nic nie zna. Chcę, aby tak samo było w Polsce. Podarują mi moi bracia, kapłani, rycy, mężczyźni, że tylko ten kobiet i tylko oni te słowa. Ale im się to należy. Jest prawda. Czy my jesteśmy faktycznie wspólnotem naszej wspólnej masy? Tą historią sportu jeszcze raz. Oddać polskiej piłki nożnej reprezentacyjnej. Naszej polskiej matce. Mojej własnej matce. Stwierdzić, że faktycznie mamy najlepsze polskiej kobiecie. No tak, dokładnie. Każdej polskiej dziewczynie. Ja się zastanawiam, czy oddać Żalińskiego tam gdzieś macierzyństwo. W lat 70. nie była czasem lepsza. Oczywiście nie wprost porównując z dzisiejszymi sportowcami, bo wiadomo, że warunki treningowe są oddać do treningu kobiecości. Ja też zapewnie będę oddać tak samo nie można porównywać wprost naszych oddać dwudziestych. Gdyby nie było tego macierzyństwa. Produkowego. Nie byłoby gniazda, nie byłoby kolekcji, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu. Zacznijmy wszystko. A żeby w najwyższym szanowaniu była kobieta na ziemi polskiej. A żeby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo na ziemi polskiej. Zacznijmy wszystko. A żeby w największym poszanowaniu było dziewictwo na ziemi polskiej. Bracia i siostry, dziękuję wam, żeście stali ze mną, z nami, na tym prawdziwie żywym panem.
Widocznie trzeba było, ażeby tutaj nie Polska przyjęła chrzest, na początku swoich dziejów, gdzie ukształtował się Kościół na ziemiach krzyżowskich między Poznaniem i Gniezdem. Trzeba było, ażeby tutaj dzisiaj panował taki właśnie rzymski upał. Też proszę, zgodziliśmy jeszcze raz po tysiącu lat, że należymy od czasu do tej wielkiej wspólnoty rzymskiego Kościoła. Wypowiadam wielkim serca, mianowicie mówię wrzeniem serca smacznego, bo przychodzą mi na myśl, nic więcej nie mówię. Audycji z cyklu Papież Polak do Rodaków wysłuchali Państwo przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II adresowanego do młodzieży polonijnej zgromadzonej na wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku oraz słowa skierowanego do wiernych zgromadzonych również na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Części Austro-Węgier, bo przecież mówimy jeszcze o spuściźnie zaborczej. To była Galicja, jeden zamór austriacki. No tamten sport i futbol rozwijał się najlepiej na ziemiach polskich. Stąd też początkowo... Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten zamór był najdelikatniejszy, powiedzmy. No, może najdelikatniejszy, a potem największe związki z zachodem. Tam ten sport stał najlepiej, bo siłą życia. Sportowcy wywodzący się z tych regionów, a z Lwowa i z Krakowa, przodowali w polskim sporcie w tych pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości. No właśnie, i można tutaj też o tym wspomnieć, o tej piłce klubowej krótko, bo pan już tutaj poza anteną mi zdradził między innymi małe szczegóły na temat tego pierwszego meczu klubowego. No warto tutaj wspomnieć chociażby o widowni, o tej popularności, a w zasadzie o jej braku chyba. No to zależy o jakich czasach i o jakim ośrodku pan myśli, dlatego że... O tym pierwszym meczu piłki nożnej. To, co powiedzieliśmy na samym początku, na wejściu na antenę o tym meczu 1894 roku, no faktycznie nie rozumiano zasad piłki nożnej. Mecz trwał tylko 6 minut, bo się umówiono. Gramy do pierwszej strzelonej bramki. No i tak się stało, że już w 6 minucie panu Golki, do widzenia. Sokół Lwów wygrał z Sokołem Kraków właśnie w takim wyniku. No ale faktycznie wtedy jeszcze popularny sport piłka nożna nie była. Ale gdzieś kilkanaście lat później, właśnie tam w Galicji, no to już zaczynały tłumy schodzić na mecze. Proszę przeczytać kuplety futbolisty Boja Żeleńskiego, który opisywał, jak grano i z jakim zacietrzewieniem czasami. Futbol zaczynał być popularny, ale w Galicji. Natomiast tu, w Warszawie, na przykład, no, kiedy przyjechały drużyny z Galicji, no to skromne 1000 osób uznawano za sukces, że aż tylu kibiców przyszło na mecz. Myślę tutaj o 1914 roku, tuż przed I wojną światową. Wojna światowa zmieniła jednak to wszystko. Do Warszawy zaczęły zjeżdżać także wojskowe drużyny.
czyli ze Śląska. No i przede wszystkim odzyskaliśmy Polskę, wolną Polskę na mapach, więc w związku z tym mogliśmy rozpocząć właśnie działalność Polskiego Związku Piłki Nożnej i faktycznie tej polskiej reprezentacji. Jak to wyglądało? Tak początek? Jest. W 1919 roku rodzi się Polski Związek Piłki Nożnej, także i Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, więc pomału w ogóle sport zaczyna dojrzewać do tego, żeby występować na arenach światowych. W 1920 roku przygotowywaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich. To miały być pierwsze Igrzyska Olimpijskie z udziałem polskiej reprezentacji. Poszyliśmy koszulki, uszyliśmy flagę biało-czerwoną, specjalną przez chorążego. Miała być noszona tam w Antwerpii. I co się stało? No, bolszewicy byli pod Warszawą. Nie czas był ku temu, żeby nasi sportowcy wyjeżdżali na te pierwsze igrzyska. Pojechała tylko flaga. I jakiś tam chorąży holenderski czy belgijski niósł tą flagę. No i taki symbolicznie zaakcentowano, że Polska już jest. Dopiero w 1924 roku braliśmy już w Igrzyskach Olimpijskich udział. No ale wtedy reprezentacja futbolowa to już miała, jak wiemy, ten pierwszy mecz z Węgrami za sobą, także i ten drugi historyczny mecz. No i jak to poszło na tych igrzyskach? No, na tych igrzyskach to najczęściej słabo, najlepiej wypadliśmy, jeśli chodzi o futbol, w 1936 roku. No, ale to już zupełnie inna epoka, wie pan. W tych 20 latach, na początku, no to naprawdę byliśmy troszeczkę taką improwizowaną drużyną. Skoro uznawało się, że Krakowia czy Pogoń Lwów to są najlepsze w Polsce, w związku z tym opierano reprezentację o piłkarzy z tych dwóch klubów. W jednym z meczów, już nie pamiętam, w 1922-1923 roku grało 9 reprezentantów Krakowi. No więc w zasadzie mamy... Chociaż w pozostałych częściach Polski też kluby były, też piłkę grały. Tak jest i od 1921 roku wyłaniano już mistrza Polski. Co prawda, przez pierwsze kilka lat grano w taki sposób, że wyłaniano mistrza okręgu, czyli warszawskiego, pomorskiego, śląskiego, lwowskiego czy krakowskiego. W ramach eliminacji. W ramach eliminacji. I ci zwycięzcy z danego okręgu spotykali się już w meczach każdy z każdym o tytuł mistrza Polski. I tak było do 1927, kiedy zawiązano Ligę Polską. No i od tego momentu rozgrywki toczą się tak mniej więcej jak dziś. No tylko na samym początku trochę mniej tych drużyn było, 10-12 w Lidze Polski. No i właśnie powstanie tej ligi było przełomem, dzięki któremu pan mówi, że w 36 roku wypadliśmy już dużo lepiej. To właśnie dzięki temu, że mieliśmy ligę? No pewno tak. Te rozgrywki były ciekawsze. Inna sprawa, że to co pan wspomniał te kilka minut temu, dużo więcej ludzi chodziło na mecze. Mało tego. Na meczu na przykład Polska, Stany Zjednoczone. A był taki mecz. Co płacić tym zawodnikom już w międzyczasie dzięki temu? No, zaraz do tego dojdziemy. Formalnie jeszcze nie. W 1928 roku na Agricoli był mecz Polska, Stany Zjednoczone. Otóż w loży honorowej zasiadł sam prezydent Kościński. No, wie pan, jeśli sam prezydent przychodzi, jeśli coraz więcej oficjeli jest na takich meczach, jeśli pojawiają się ludzie kultury i sztuki, znani aktorzy, no to jest znak, że sport i futbol, bo mówimy przede wszystkim o futbolu, zaczyna być coraz popularniejszy. Jeśli fetujemy w taki sposób zdobycie pierwszego złotego medalu olimpijskiego, myślę tutaj o rzucie dyskiem Michalinie Konopackiej, a fetowano w sposób niezwykły. No to daje się przykład wszystkim mieszkańcom II Rzeczpospolitej, że ten, kto zdobywa laury w sporcie, ten jest kimś. To nie jest jakiś dziwoląg w krótkich spodenkach biegający, tylko to jest sportowiec, który może być sławny równie dobrze jak aktorzy. Przed nami jednak Mundial Mistrzostwa Świata, więc zostawmy na chwilę te rozgrywki krajowe, bo już w 1938 roku po raz pierwszy wystąpiliśmy właśnie na Mistrzostwach Świata. No po raz pierwszy to dodajmy, że te Mistrzostwa Świata nie odbywały się od razu. Mówiliśmy już, że w latach 20. brakowało takich rozgrywek o Puchar, nie wiem, Europy, o Puchar Świata. To dopiero lata 30. przyniosły z sobą taki zwyczaj. Pod sam koniec lat 20. grupa państw środkowoeuropejskich rozgrywała mecze o Puchar Środkowej Europy. No, więc to jest jakaś tam namiastka rozgrywek. Tutaj grały drużyny Czech, Czechosłowacji, Austrii, Węgier i Polski. Polacy wypadli bardzo dobrze, stali się zdobywający puchar, ale uwaga, graliśmy z drużyniami amatorskimi, bo świat już dokonał tego kroku. Już pomału
pomału zaczynał płacić niektórym sportowcom, piłkarzom i już wyodrębniano drużynę zawodową, reprezentację Węgier czy Austrii i drużynę amatorów. A w Polsce ciągle jeszcze nie. Mówimy o latach 20. Gdzieś tam w 30 latach spyta pan, czy zaczynano płacić sportowcom, to po cichutku, gdzieś tam pod stołem, niewielkie grosze. Najczęściej... Może to było spowodowane, że po cichutku. Sport amatorski może być tylko tym szlachetnym sportem. Tak uważano. Płacić sportowcom, no to zrównać sportowców do jakichś cyrkowców wręcz, do jakichś, nie wiem, zawodowców, to było czymś nagannym. I były przypadki, że dyskwalifikowano tę czy inną drużynę, czy tego czy innego sportowca, biegacza Pietkiewicza, dyskwalifikowano rywala Kusocińskiego ówczesnego, więc były takie przypadki. Ale to w rozgrywkach krajowych. No w rozgrywkach krajowych, to bo mówimy o wyeliminowaniu przez Związek Sportowy, czyli tą nadrzędną władzę polskiego sportu wówczas. A więc sport zawodowy był niechętnie, niemile widziany. No i kiedy to się zmieniło? No, bo widzi pan, do samego końca II Rzeczpospolitej formalnie obowiązywał sport amatorski. A ja wiem, że jednak faktycznie, tak jak pan spytał o to, płacono. Tylko że po cichutku i wielkie grosze. To są naprawdę jakieś tam, na buty starczyło, na dobry obiad. No, taka właśnie gratyfikacja. Najczęściej jednak zatrudniono tych najwybitniejszych sportowców na etatach państwowych w fabryce i gdzieś tam pracowali 6 godzin dziennie, na 2 godziny byli zwalniani w ramach swoich obowiązków służbowych na treningi danej drużyny. Jeśli klub sportowy miał dobre umocowania we władzach, no to wówczas zatrudniał w takiej fabryce państwowej tych swoich najlepszych sportowców. I tak jak powiedziałem, gdzieś tam 2-3 razy w tygodniu byli zwalniani na te 2 godziny w ramach swoich obowiązków służbowych, to podkreślam, na treningi. Czyli podobnie było też, rozumiem, jeśli mówimy o tej ekipie właśnie z 1938 roku. Podobnie było w latach PRL, prawda, kiedy górnik przodowy gdzieś tam w kopalni był tak naprawdę piłkarzem górnika Zabrze i tylko w fabryce to się zjawiał po to, żeby odebrać wypłaty. Nawet mniej więcej taki status miał ten polski sportowiec gdzieś tam u schyłku lat 30. No, a mówił pan o tych mistrzostwach świata, tak, 1938 roku. Ja podejrzewam, że cała nasza audycja jest spowodowana tym, że 5 czerwca 1938 roku rozegrano ten fenomenalny mecz Polska-Brazylia, prawda, gdzie 6-5 Polacy przegrali z Brazylią, odpadając z tych mistrzostw świata, no ale jakiż to był mecz pełen emocji. No i ile lat? Przecież mamy prawie że jubileusz za tydzień tego właśnie spotkania. No właśnie, powiedzmy może właśnie o tym mundialu, ten mundial Mistrzostwa Świata piłce nożnej odbywał się we Francji. No i najpierw Polacy grali w kwalifikacjach, gdzie pokonali między innymi Jugosławię. No, tylko Jugosławię, tylko nam przyszło mierzyć się z jednym przeciwnikiem. W zasadzie sprawę rozegraliśmy już w tym pierwszym meczu, bo mecz i rewanż był na stadionie Wojska Polskiego. Reprezentacja nasza w 1937 roku pogoniła Jugosławian 4-0. No i to już było jasne, że w rewanżu tam w Zagrzebiu czy w Belgradzie Jugosławianie raczej chyba nie pokonają nas 5-0. Faktycznie pokonano nas 1-0 tylko. W związku z tym w tym dwóch meczu lepsza była nasza reprezentacja. Czyli w zasadzie kwalifikacje tak jak teraz trwają w zasadzie no ponad rok to co najmniej. Wtedy mieliśmy do czynienia tak naprawdę z jednym meczem. To mecz i rewanż, tak, z Jugosławią. To zresztą też, wie pan, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze osiągnięcia z tymi Jugosławianami, to nie było takie jasne, czy my ich pokonamy. Ja przypominam sobie mecz w 1936 roku z Jugosławią. Przegraliśmy 3-9. No, zdaje się, był mecz, który do dzisiejszego dnia jest meczem, gdzie polska reprezentacja straciła najwięcej goli w jednym spotkaniu. No 9 goli, wie pan, w Milina. My tylko ale ogólnie chyba też więcej tych bramek padało, bo jak widzimy wynik z Brazylią 5-6, to no, tam po dogrywce to było, wie pan, tam jeszcze mordowano się przez pół godziny, ale ma pan rację, takie wyniki trochę hokejowe częściej się zdarzały. No może przez to barwniejszy ten futbol był, chociaż kiedy się ogląda mecze w różnych
Przecież powiedziałem kilka minut temu, że trenowali ile? 3 razy w tygodniu i wczoraj zostali zwolnieni z pracy. Tak mówić o jakiejś taktyce? No, taktyka jakaś tam była, jakieś tam ustawienie też było, no ale to w żadnym wypadku nie był wyczyn. Ba, zdarzało się, że dyskwalifikowano zawodników, którzy sportem spalali się zawodowo. W ten sposób, że byli nauczycielami wychowania fizycznego, gimnastyki. Albo studentami CIF-u czy PIF-u, Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego, czy późniejszego AWF-u, no w pewnym uproszczeniu mówię. To dyskwalifikowano ich, bo oni mieli być fachowcami zawodowymi od sportu, więc skoro uprawiali lekkoatletykę czy piłkę nożną, to znaczy, że parali się dziedziną, której nie powinni się dotykać jako zawodowcy. Ale tutaj był ten problem. Ja wiem, już dziad dzieli zawodowcy. Wręcz tego uporu, żeby i radarowcy, wyłącznie nie. Amatorstwo. No ale taki wówczas był świat. No właśnie, wracając do tego mundialu roku 1938, no to tam w jaki sposób ta rywalizacja wyglądała, że no, dla nas ten mecz zakończył się, jak rozumiem, ten turniej zakończył się na jedynie meczu z Brazylią. Rozumiem, że nie było tej fazy grupowej, jak no wyglądała ta rywalizacja. To wie pan, ale ten jeden mecz został nam w głowach przez następne kilkadziesiąt lat. O tym to wspominaliśmy. Ja miałem relacje pisane z tego okresu, no, co prawda dotyczące Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku, to troszeczkę wcześniejszych, prawda, 2 lata wcześniej, kiedy nasza reprezentacja zajęła 4. miejsce. No, mały włos, a mielibyśmy pierwszy medal olimpijski dla piłkarzy. Przegraliśmy z Norwegią 2-3 ten decydujący mecz. I wtedy, wie pan, radio i sklepy radiowe dość sprytnie postanowiły upiec swoją pieczeń, mianowicie popularyzacja polskiego radia i odbiorników radiowych. Więc w sklepach tych większych miastach, a więc w Lwowie, w Krakowie czy w Warszawie przede wszystkim wystawiano takie radio przed sklepem. Na cały regulator odkręcano. No i głos speakera mówił, tu Strasburg, czy tu Igrzyska Olimpijskie, Polska gra z Norwegią. Proszę mi wierzyć, że cały tłum przechodniów podchodził pod ten radioodbiornik i wszyscy zapartym tchem słuchali tej relacji. Inna sprawa, że to były jedne z pierwszych relacji z meczów piłkarskich. Te gazety, które donosiły o tym, opisywały ten fenomen zainteresowania piłką nożną, mówiły, że tam często byli ludzie, których byśmy nie podejrzewali o miłość do futbolu. A to jakaś starsza przekupka z siwiejącym włosem, a to jakiś starozakonny, zupełnie nie wyglądający na kibica, ale wszyscy przeżywali, czy ta nasza reprezentacja to wygra, czy nie. No, a zdaje się, dali się unieść fali, bo większość tych ludzi otaczających radio, odbiornik radiowy, to byli jednak ludzie, którzy znali się na futbolu. No i sprzedaż radia wzrastała po takich spotkaniach tak emocjonujących, będących transmitowanych przez radio, ale udostępnianych dla większych ludzi do słuchania. No wygląda to podobnie do dzisiejszych czasów, tylko zmieniły się odbiorniki. No nie, pan się to chyba nikt popularność jest. Nie wystawia odbiornika na zewnątrz i przecież tak. Właśnie. No dzisiaj nikt nie wystawia. No i w ten sposób. Odbiornik. Podziwiając się oczywiście, że miał szaliki i różnego rodzaju gadżety. No to cała ta gorączka, drodzy Państwo, tegoroczne mistrzostwa świata w Rosji, które się będą odbywać, przypomnijmy, no nie możemy się doczekać. Warto także wracać do tej historii piłki nożnej, bo jak widać jest wyjątkowo ciekawa i emocjonująca. Także bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był historyk sportu dr Robert Gawkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Minął kulturowy Kaczkowski był antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Powszechnie również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowiak. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Informacja.
zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB Plus albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio z dziecią. Autopromocja. Radio Konfita. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 11. Czas na informacje dnia. W Archikatedrze Warszawskiej trwa msza inaugurująca centralne uroczystości Bożego Ciała. Francja blokuje w Wielkiej Brytanii możliwość pozostania po Brexicie w kluczowych dla Londynu porozumieniu dotyczącym bezpieczeństwa. Cztery piłkarze nie wzięli udziału we wczorajszym treningu reprezentacji Polski podczas zgrupowania w Arłamowie. Michał Przerwa. W Archikatedrze Warszawskiej trwa msza inaugurująca centralne uroczystości Bożego Ciała. Po zakończeniu liturgii planowane jest przejście na Plac Piłsudskiego wraz z procesją. Po drodze ustawione będą cztery ołtarze. Wiernych w Archikatedrze Warszawskiej jest tak wielu, że część musi uczestniczyć w liturgii na zewnątrz. Uczestnicy mają ze sobą krzyże, kwiaty do sypania oraz mnóstwo taboretów do siedzenia. Wszak uroczystości potrwają jeszcze kilka godzin. Mszę koncelebruje metropolita warszawski kardynał Kazimierz Lecz. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się tradycyjny pochód do czterech ołtarzy usytuowanych na trasie procesji. Jej szlak wieść będzie w tym roku przez ulicę Świętojańską, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, ulicę Królewską, a także Plac Piłsudskiego. Na końcu kardynał Lecz wygłosi jeszcze homilię do wiernych. Polskie Radio. Co trzeci mężczyzna w Polsce pali papierosy. Ma około 9 milionów palaczy. Od lat liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie, mimo prowadzonych akcji, które zachęcają do zerwania z nałogiem. Dziś jest kolejna okazja, bo przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Papierosy to używka, która zabija, mówi minister zdrowia, profesor kardiolog Łukasz Szumowski. Dziś jest osobą niepalącą, ale przyznaje... Kiedyś paliłem. Jak mówi minister zdrowia, żeby rzucić palenie, trzeba chcieć. Ja zrobiłem to z dnia na dzień, jak uświadomiłem sobie absurd tej sytuacji, to po prostu wyrzuciłem do kosza papierosy. Trzeba rzucić. Nie potrzeba nawet opatrzeć, żeby skutecznie zerwać z nałogiem, mówi Irena Przepiórka, ekspert poradni pomocy palącym. Ale bywa również tak, że już pierwsza próba jest udana. Dlatego myślę, że no, nie można poddawać się i po prostu próbować aż do skutku. W tym roku Światowy Dzień Bez Papierosa obchodzony jest pod hasłem tytoń, a choroby serca. Dym papierosowy nie tylko zwiększa ryzyko raka, ale również chorób sercowo-naczyniowych, mówi kierownik poradni pomocy palącym przy Warszawskim Centrum Onkologii Magdalena Cedzyńska. Choroby gardiolitu są też bardzo silnie związane z paleniem tytoniu. Jest to jeden z głównych czynników występowania choroby wieńcowej serca miażdżycy. W Polsce pali około 9 milionów osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Francja blokuje Wielkiej Brytanii możliwość pozostania po Brexicie w kluczowym dla Londynu porozumieniu dotyczącym bezpieczeństwa, donosi dziennik The Times. Chodzi o konwencję SPRUM pozwalającą na wymianę informacji wywiadowczych. DNA, odciski palców, rejestr pojazdów. Konwencja pozwala na wymianę wszystkich tych danych. Dzięki temu możliwa była identyfikacja sprawców ataku na paryski Bataclan. A Londyn uważa ją za istotną dla swojego bezpieczeństwa. Times pisze, że ministrowie wielokrotnie to podkreślali, a dziś rozmawia z Richardem Martinem z londyńskiej policji. Ten ostrzega. Niezwykle ważne jest, byśmy mieli dostęp do tak dużej liczby danych, jak to możliwe. Jeżeli utracimy wgląd do tej bazy, nasz obraz sytuacji ulegnie zamazaniu. Tyle, że Paryż zgłasza sprzeciw. Zwykle Francuzi są dosyć pomocni, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale tu zachowują się dziwnie, mówi gazecie wysoko postawiony członek rządu. Mimo poparcia dla Londynu, choćby ze strony Niemiec, Francja opiera się, by sprawę rozważyła Komisja Europejska, a Komisja zgłasza wątpliwości co do dzielenia się danymi z tak zwanym państwem trzecim. Taki status outsidera będzie miała Wielka Brytania po Brexicie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Times pisze, że początkowo Brytyjczycy uważali, że ich skuteczność wywiadowcza sprawi, że unijne stolice zrezygnują z ideologicznych argumentów i nie będą robić przeszkód w tej sferze. Teraz, jak ocenia gazeta, to przekonanie stoi pod znakiem zapytania.
Wczoraj piłkarze nie wzięli udziału we wczorajszym treningu reprezentacji Polski podczas zgrupowania w Arłamowie. Kamil Glik i Jakub Błaszczykowski nie są w pełni sił po przebytych urazach, a Dawid Kownacki i Marcin Kamiński leczą infekcję. Zawodnicy ćwiczyli z piłkami, rozegrali wewnętrzny mecz na połowie boiska. Maciej Rybus przyznał, że zajęcia w Arłamowie znacznie różniły się od tych podczas pierwszego zgrupowania w Juracie. Były dosyć intensywne, wydaje mi się, że tempo było niezłe i można było przypalić, zmęczyć się i rano też mieliśmy taki trening. Nie mieliśmy gierek, ale bardziej takie doskonalenie potem, także tutaj nie będzie takiego luzu, jak to było w Juracie, już jest pełna koncentracja nad takimi piłkarskimi sprawami. W zgrupowaniu uczestniczy 32 zawodników, 23 z nich pojedzie na rozpoczynające się 14 czerwca Mistrzostwa Świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka ogłosi ostateczny skład 10 dni wcześniej. A dziś w całym kraju upalnie, temperatura maksymalna od 27 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie, chłodniej na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim oraz nad morzem od 23 do 26 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, lokalnie może pojawić się deszcz, a nawet burze. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu porywista. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie ulegać nieznacznym wahaniom. Polskie Radio 24. Wszystko. 5 minut po godzinie 11. Dziś jest czwartek, 31 dzień maja, jednocześnie uroczystość Bożego Ciała, które najczęściej przypada w czerwcu, w tym roku jednak jeszcze ostatniego dnia maja. To oznacza, że mamy kolejny w maju długi weekend. Długi weekend zawsze wiąże się też ze wzmożonym ruchem na polskich drogach. Dlatego też ogromnie ważne jest stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa drogowego. Przed wyjazdem należy zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy wypoczęci, czy samochód jest przygotowany do pokonania dłuższej trasy. A jeśli poruszamy się rowerem czy pieszo, bądźmy widoczni na drodze. O bezpiecznym weekendzie, zasadach, które należy stosować, a może o zagrożeniu na drodze z inspektorem Mariuszem Ciarką. Z kolegą głównej policji rozmawiała Olga Kobiecka. No ale jak go postraszyłam, żeby te duchy nie mierzył, ja wiem, co. To też wiąże się z większą liczbą wypadków. Także na co kierowcy, no ale na nie tylko kierowcy, bo również piesi, rowerzyści korzystają z zawodnej pogody. Na co mają zwrócić uwagę, żeby ten weekend przebiegł bezpiecznie na drogę? To już w tym miesiącu tak naprawdę drugi wydłużony weekend, gdzie wielu z nas przez jeden dzień wolny, piątek, wydłuża sobie weekend i może spędzić czas przy tym urodzinie, czy gdzieś w wybranym miejscu, zwiedzając Polskę. Ale oczywiście pamiętajmy o bezpieczeństwie, które jest dla nas, dla policjantów, priorytetem, ale tak naprawdę jest bardzo ważne dla wszystkich, wszak podąża, a dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, abyśmy byli wypoczęci. Jeżeli mówimy o kierowcach, niech ten stan będzie bardzo dobry, umożliwiający jazdę. I nie mówię tutaj tylko o tym, aby osoby były trzeźwe, czy nie zażywały innych środków udurzających, ale chodzi o to, abyśmy się po prostu dobrze czuli. Jeżeli wstaliśmy rano, boli nas głowa, nie czujemy się na siłach z różnych przyczyn, odpuśćmy, odczekajmy godzinę, dwie, niech te dolegliwości miną, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przecież najczęściej chodzi tutaj o bezpieczeństwo nie tylko samych kierujących, ale całych rodzin, bo ten kierowca wiezie swojego małżonka, wiezie z tyłu dzieci, a więc jest to bardzo dla wszystkich ważne. Kolejna rzecz, oczywiście dobrze przygotowany pojazd, tak aby stan techniczny, na który będziemy zwracać szczególną uwagę, nie odbiegał od normy. Tutaj mówię nie tylko o bieżnikach kół, co jest chyba już podstawą, aby te koła były odpowiednie, ale nawet i tak wydawałoby się drobiazgi, jak płyn w spryskiwaczu, aby w przypadku niesprzyjającej pogody, czy nawet zabijających się na szybach owadów, komarów, abyśmy mogli tą szybę wyczyścić. To żarówki, czy świecą, czy są dobrze ustawione światła, to również wbrew pozorom ma bardzo ważny wpływ na nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej. No właśnie, to kierowcy. A na co mają zwrócić uwagę rowerzyści, na co mają zwrócić uwagę piesi? My teraz zapoczątkowaliśmy bardzo fajną akcję, mówiącą o tym, że na drodze jest miejsce dla wszystkich. Tą akcję symbolizuje rondo. Rondo podobnie jak okrągły stół, przy którym nie ma kogoś, kto jest wyróżniany, tak samo i na rondzie w kształcie koła, nie ma dla nas wyróżnionych, czy to użytkowników dróg, czy to kierowcy, czy to piesi, czy to rowerzyści. Wszyscy są dla nas bardzo ważni. Zwykle tak jest, że jedna grupa narzeka na drugą. Piesi narzekają na rowerzystów, którzy jeżdżą chodnikami, z kolei rowerzyści na pieszych, którzy wchodzą na ścieżki rowerowe. Kierowcy narzekają na jednych.
kiedy przesiadamy się, zmieniamy ten środek lokomocji, okazuje się, że sami nie jesteśmy wyrozumiali dla tych kolejnych. Dlatego tutaj przesłaniem ten akt tej akcji jest wzajemne zrozumienie, abyśmy szanowali się wszyscy na drodze, abyśmy byli wyrozumiali, abyśmy pamiętali, że równoprawnym użytkownikiem dróg jest również pieszy, który porusza się na drodze. A tu warto przypomnieć, aby piesi od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym pamiętali o elementach odblaskowych. My jako policjanci zachęcamy, aby te elementy odblaskowe również używać na terenie zabudowanym. Tutaj nie ma wymogu prawnego, ale chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wspomnianych rowerzystów, również pamiętajmy o tym, aby rower był wyposażony w to, co powinien być zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Mówię tutaj o dzwonku, ale też o światłach, o lampce z przodu, o lampce z tyłu. Jakbyśmy pamiętali, żeby te lampki włączać, bo wielokrotnie zdarza się, że kiedy podróżujemy wieczorem czy w nocy, tak samo rowerzystów widzimy w ostatniej chwili, bo jadą często środkiem jezdni, mimo że z boku jest ścieżka dla rowerów i są niewidoczni. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że ta zasada ograniczonego zaufania nie dotyczy wyłącznie kierowców, ale też wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wiele tragedii, wiele wypadków powodowanych jest przez osoby inne aniżeli my, a skutki są tragiczne. Ja tutaj przytoczę dla zobrazowania bardzo przykre zdarzenie, chociażby z ostatniego długiego weekendu na początku maja, gdzie pijany kierowca ponad 2 promile alkoholu i jadąc powódkę, która skończyła się na imprezie, wjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący pojazd, którym jechali ludzie, którzy jechali prawidłowo, nie łamali przepisów. Spowodując tak naprawdę tragedię rodzinną, na miejscu zginęły 3 osoby, 2 kolejne w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. I wydawałoby się, że te osoby przestrzegały przepisów ruchu drogowego, ale niestety przez takiego pirata drogowego, przez takiego agresora, można powiedzieć, a niektórzy tak określają, zabójcę drogowego, zginęły niewinne osoby. Dlatego stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nawet jak mamy pierwszeństwo, nawet jak ruszamy z drogi z pierwszeństwem przejazdów, kiedy wjeżdżamy na zielonym świetle, lepiej upewnijmy się, czy ktoś z boku nie zapomniał, że nie ma pierwszeństwa przejazdu, że jest na drodze podporządkowanej. Czy ktoś nie próbował jeszcze na tym późnym świetle pomarańczowym czy czerwonym przejechać, czym spowodował zagrożenie dla nas. Ufajmy sobie, ale też miejmy pewne ograniczone zaufanie do innych użytkowników dróg. Wszyscy, jeżeli będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zdarzeń będzie niewątpliwie znacznie mniej. Wspomniał Pan o tym alkoholu. Długi weekend wiąże się też, tak jak powiedzieliśmy, z tymi wyjazdami. Wiąże się też z tym, że ludzie wyjeżdżają na działkę, do lasu, na kąpieliska. Wiąże się też właśnie z alkoholem, więc na co w tych przypadkach trzeba zwrócić uwagę? Jak powinni się zachowywać nazwa to w czasowicze? Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o grillowanie, o spożywanie piwka, alkoholu, przy różnego rodzaju spotkań rodzinnych czy towarzyskich, to nie jest nic złego. Jeżeli wszystko robimy z głową, jest to dla ludzi. Natomiast niedopuszczalne są sytuacje, aby osoba pod wpływem alkoholu wsiadała za kierownicę i próbowała tym samochodem jechać. Ja na szczęście coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdzie podczas każdego takiego spotkania czy imprezy jest ta osoba, która nie pije, która pilnuje, można powiedzieć, innych tych nadgorliwców, którzy uważają, że jedno piwko nie zaszkodzi, że po 2 piwkach czuje się jeszcze dobrze, a po 3 to jest taka norma, że wręcz może pojechać boczną drogą, bo tam policji nie ma. My jesteśmy tak naprawdę wszędzie, ale to nie chodzi o zatrzymanie do kontroli drogowej, bo to jest najmniejsza tragedia, jaka może być dla nas. Wyobraźmy sobie tragedię tych rodzin, gdzie nieodpowiedzialni kierowcy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości. To jest tak naprawdę z jednej strony tragedia dla tej rodziny, gdzie ktoś jest ranny czy zginął, i tragedia też dla wielu porządnych rodzin, gdzie małżonek bardzo często nie zdawał sobie sprawy, że w pewnym momencie życie może być zrujnowane przez tak nieodpowiedzialne zachowanie. Partner trafia na wiele lat do więzienia. Dlatego niech zawsze podczas każdej biesiady, podczas każdego spotkania będzie ta osoba, która pilnuje nas, która pilnuje, aby nas odwieźć, rozwieźć, nie pozwala wsiadać do samochodu. No i w większości miast i miasteczek w Polsce pamiętajmy, że dzisiaj no chyba stać jest nas na taksówkę czy na przewoźnika lokalnego, aby nas podwiózł do domu. Naprawdę te 15 czy 20 zł nas nie będzie kosztowało wiele, a na pewno bezpiecznie dojedziemy bez różnego rodzaju przygód czy tragedii.
i może uratować życie nam, naszej rodzinie. A to jest najważniejsze. Ja jako policjant wielokrotnie spotykałem się z osobami, które odsiadują karę więzienia właśnie za to, że spowodował wypadek pod wpływem narkotyków czy alkoholu. To są osoby różne. Wbrew pozorom to nie są osoby, które wywodziły się z jakichś rodzin patologicznych. To są bardzo często szanowani wcześniej do nasi obywatele, studenci, osoby, które wykonywały przeróżne zawody, również te zawody wiążące się z bardzo dużym autorytetem i nagle przez to, jak to sami określili, nadmierną lampkę wina, wódki, doszło do tragedii, wieloletnie więzienie, załamanie się dwóch rodzin i tej, kto, oczywiście, gdzie mówimy o śmierci, ale też i rodziny tego sprawcy wypadku, gdzie kończyło się to bardzo często rozwodami, załamaniem finansowym, utratą płynności finansowej, a były bardzo często kredyty, a więc jest to bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na nas, abyśmy nie zawiedli swoich bliskich, nie zawiedli rodziny, nie zawiedli tych osób, które na nas liczą. Czyli najważniejsze w odniesieniu do tego długiego weekendu, kolejnego majowego długiego weekendu, to to, żebyśmy byli bezpieczni, szanowali innych na drogach i żebyśmy zwracali uwagę na wszystkich, którzy z nich korzystają. Jeżeli tylko będziemy się tych kilku zasad dosłownie trzymali, na drogach będzie bezpiecznie i moim marzeniem byłoby, aby spotkać się po długim weekendzie i powiedzieć, że na polskich drogach nikt nie zginął. Niestety już dzisiaj wiem, że pewnie ileś wypadków będzie, będą osoby ranne, ale obyśmy zrobili wszystko, by tych ofiar było jak najmniej, dlatego włączmy myślenie, myślmy na drodze i stosujmy się do przepisów ruchu drogowego, a będzie bezpieczniej, a też wtedy unikniemy nieprzyjemnej kontroli policyjnej, bo policjanci są od tego, aby pomagać, aby wskazywać drogę, aby kierować ruchem, ale są też i te niemiłe sytuacje, kiedy zatrzymujemy właśnie pijanych kierowców, czy osoby, które przekraczają prędkość, a nadal niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest główną z przyczyn wypadków drogowych. A kontrole na drogach będą wzmożone. Będzie więcej policjantów, tu na służbę będzie wchodziło nawet po 5 tysięcy policjantów samego ruchu drogowego. Oczywiście najwięcej w dniu wyjazdu i w niedzielę, kiedy będą powroty. Policjanci będą zwracać uwagę na wszystko, począwszy od stanu technicznego pojazdów, poprzez zbadanie naszego stanu trzeźwości, a więc możemy spodziewać się bardzo szczegółowych kontroli. Aby ich uniknąć, wystarczy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. A teraz zmieniamy temat. Konkursy i zabawy ludowe do późnych godzin nocnych. Tak wygląda Boże Ciało w Hiszpanii. Na południu kraju, w Grenadzie, obchody trwają cały tydzień. Z kolei w USA 3 dni. W uroczystość Bożego Ciała przeniesiemy się w różne części świata, a gość w studiu, ojciec Jacek Szymczak, dominikanin, opowie, skąd wywodzi się to święto i dlaczego tak barwne są jego obchody. Agnieszka Kozłowska-Łyska, my będziemy przemieszczać się po całym świecie. Dziś uroczystość Bożego Ciała, w związku z tym opowiadać będziemy o jej obchodach na różnych kontynentach. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, w Peru, w Ziemi Świętej oraz w Hiszpanii, a w studiu gościa ojciec Jacek Szymczak, dominikanin, który Boże Ciało spędził właśnie w Hiszpanii, ale o tym za moment, a może na początek powiedzmy, skąd wywodzi się ta uroczystość? Boże Ciało ma bardzo długą historię. To pierwsze takie świętowanie w Europie, to jest XII wiek. To jest jakby odpowiedź na objawienia właśnie takie eucharystyczne, jakie właśnie miała błogosławiona Juliana. I ono było świętem lokalnym, jak to bywa w historii Kościoła, roznosiło się przez kolejne wieki, przez kolejne dziesięciolecia na cały Kościół powszechny. Wpierw jako taka uroczystość bez procesji, a procesje pojawiły się już o wiele później, jako jeszcze taki kolejny element tego święta. No właśnie od wieku XIV to już było święto w całym Kościele powszechnym, właśnie z podkreśleniem kultu Eucharystii, bo to był też czas w Kościele wielu jakby herezji, powątpiewałem w to, czy rzeczywiście Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina, jakby żeby to podkreślić, żeby to uzmysłowić, żeby to uczcić, właśnie to święto. Czy ten dzień jest wolny od pracy wszędzie? Czy trwa jeden dzień, trwa wiele dni? Ma taką orientację? Przeważnie jest to w krajach katolickich dzień wolny od pracy. To jest święto jednodniowe. Jeszcze przed reformą kalendarza po Soborze Watykańskim była oktawa Bożego Ciała, czyli 8 dni, kiedy jakby świętowano właśnie ten dzień. Dzisiaj jest to jeden dzień wolny. Właśnie 60 dni po Wielkanocy, w czwartek, który jest jakby dniem, kiedy pamiętamy o ustanowieniu Eucharystii, więc jakby wracamy.
wracamy do tego, co się stało w Wielki Czwartek, bo czasem w święta nie mamy ze względu na Triduum Paschalne za dużo czasem okazji, żeby tą Eucharystię zgłębić i poświętować. No i też święta są te przygotowania, prawda, tych różnych wypieków. Tak, czasem się wydaje, że Wielki Czwartek jest jeszcze takim wprowadzeniem do świąt, ale jest to jednak już dzień świąteczny i może właśnie, żeby nam to nie umknęło, także to święto. I ja też miałem okazję, czasem można się spotkać także w Polsce, na przykład kogoś może zaskoczyć procesja eucharystyczna, na przykład w niedzielę jeszcze. Ja sam, nasi bracia przy naszych klasztorach, którzy prowadzą duszpasterstwa akademickie, takie procesje przygotowują właśnie na niedzielę. Z jakiego powodu? Dlatego, że od czwartku do wieczoru w niedzielę nie ma studentów. Wszyscy wyjeżdżają do swoich domów, chcą ten czas też spędzić z najbliższymi. Także można powiedzieć, że to święto też może być jeszcze trochę przedłużone na taki dogodny moment, kiedy można... Na takie 4 dni. Można to świętować. Tak, to jest czas świętowania. W tej chwili obchody tej uroczystości są bardzo zróżnicowane na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na wschodnim wybrzeżu, te obchody trwają 3 dni, mówi Irena Eicher. To jest społeczność wieloetniczna. W ostatnich latach 20 mniej więcej mamy do czynienia z takim pobudzeniem. I wszystkie okazje są dobre, by zademonstrować swoją przynależność etniczną. I tak, czy to święta rodzinne związane z pewnym zjazdem łączą się z tym, żeby zademonstrować strój lokalny. Przepięknie to wygląda, kiedy w jakiejś tam uroczystości pojawia się kilkudziesięciu mężczyzn w pięknych szkockich spódniczkach plus szale. Bo te szale są koniecznym dopełnieniem elegancji stroju regionalnego. Tak samo jest, jeżeli chodzi o święta religijne. Opowiem Pani o stanie bardzo mocno nasyconym świeżymi przybyszami. O tyle, że uważają się za Amerykanów, ale potrafią określić dokładnie, gdzie sięgają ich korzenie amerykańskie. To drugie, trzecie pokolenie. New Jersey to taki stan nie za bogaty, bo te bogate, rezydencjonalne stany na wschodnim wybrzeżu mają ugruntowane łosposkie tradycje, czyli protestanckie. A mówimy o tradycjach katolickich, które są nieporównanie, jeżeli chodzi o widowiskowość, bogatsze. I w New Jersey, gdzie miasta są niespecjalnie bogate, wieloetniczne, z przewagą Irlandczyków i Włochów, no to już jesteśmy w domu. Silne tradycje katolickie. W miasteczkach, w których miałam okazję obserwować te obchody religijne, takie jak Hoboken, Weehawken, Union City, to są miejscowości, w których łączy się dane święto religijne z festynem. Czyli coś takiego jak w Hiszpanii? Dokładnie. Irlandia tego nie miała, ale Irlandia ma tam swoją taką konsekwentną tradycję katolicką. Włosi natomiast mają tam tradycję mocno steatralizowaną. Nie wiem, czy wspomniałam, że Hoboken i Weehawken to są indiańskie nazwy, ale miejscowości na wskroś są przecież z przewagą ludności europejskiej. I jeszcze tam jest dopływ Latynosów, którzy też mają swoje tradycje. A zatem jak trzeba nabożeństwo i jak trzeba procesja, ale z obnoszeniem lokalnych świętych, którzy są ważni dla tej społeczności. W takiej procesji niesiona jest taka figurka świętego? Przywieziona z Europy jeszcze, z danego regionu. Ona jest ukwiecona, zbiera się wtedy pieniądze, jest taka specjalna skrzyneczka i to daje szansę przetrwania danej parafii, funkcjonowania znacznie lepiej. W czasie takich świąt religijnych odżywają te wszystkie europejskie tradycje. A ponieważ jest to nakładanie się na siebie wielu tradycji europejskich, bogactwo tego, z czym mamy do czynienia, jest nieprawdopodobne. Otóż mało, że idą w tych procesjach ważni przedstawiciele życia religijnego w społeczności, przedstawiciele hierarchii, przedstawiciele świeckich reprezentantów funkcjonowania parafii. To bardzo ważne. Laikat w takich parafiach ma ogromne znaczenie, znacznie większe niż w Europie. To równocześnie obecność tych obyczajów europejskich, tych figur przywiezionych, tych dzieci, które rzucają kwiatkami, tych płat pieniężnych, u nas nie ma.
potem jest festyn. Na festynie bawią się wszyscy, i dziadkowie, i młodzież, i dzieci. Wszyscy, nawet nie katolicy, przychodzą, bo wiadomo, że Włosi, Irlandczycy przygotują pyszne jedzenie, pyszne picie.